Ale zapadało, słuchajcie. Tylko tak nie widać tutaj. Ale jest zimno mega. I ciemno. Nikogo nie ma na drogach. Chyba ludzie jeszcze śpią. Ale nie na tej porze. Idę do piekarni po coś na śniadanie, a później spadam do magazynu. A tu pan fajnie odśnieżał. Wow, ale super urządzenie ma. Też chcę takie. Właśnie na zakupach Extreme Pepco i zrobiłam zakupy takie typowo świąteczne. Dzisiaj jestem dresowa. Śnieg spadł. Śnieg sypnął, słuchajcie. Pięknie za oknem. Nie poodśnieżane wszystko. Zobaczymy, jak to będzie, jak wrócę do domu, czy już troszeczkę jest odśnieżone na osiedlu. Bo zobaczymy, jak będzie z tym podjazdem. W domu wam pokażę moje zakupy. A, w sumie nie będę dawała do bagażnika. Zaraz, także... Nawet, słuchajcie, po odwiezieniu młodej do przedszkola nie wracałam, tylko od razu pojechałam po zakupy. Jeszcze zajadę do Decathlonu, bo nie mam rękawiczek takich, wiecie, nieprzemakalnych. Byłam w Pepco, byłam w tych wszystkich sklepach, byłam nawet w jakimś sportowym i rękawiczek nie mieli. Także typowo się gadałam właśnie z Madzią moją i mówi do mnie, jedź do Decathlonu i to jest najbardziej sensowne. Darek z ekipy pakują boksa w tym momencie. Już kończą, oni to mają tempo, powiem wam, że jestem pod wrażeniem, jak Darek zawsze narzuca to tempo. I wiecie, i ja to nie nadążam przy nim naprawdę, jaką szybko to robi. Więc szacun. Szacun naprawdę. Ekipa pakuje. No, także jadę jeszcze do Decathlonu, a później wracam do domu i mam dzisiaj do nagrania 4 filmy. Mam dzisiaj do nagrania fajną rolkę, mam do dogrania dźwięk do jednego filmu. I dźwięk do filmu i chyba jeszcze dźwięk do rolki muszę podłożyć, więc trochę tego jest. Cicho, cicho, nie gadaj. Także trochę tego jest. Włosy muszę umyć jak wrócę, ale już nie chciałam, słuchajcie, ani wczoraj wieczorem myć, żeby mi się przez noc nie pogniotły, ani nie chciałam rano myć, żeby nie zmarznąć. Byłam 2 dni temu na basenie i słuchajcie, i było mi tak zimno przez tą właśnie zimną wodę, więc tak. Męża nie ma, ja się biorę za odśnieżanie, słuchajcie. Gdzie ta kurde szufla? Albo... O, alarm. Albo zrobię to po prostu... Zaraz. Darek miał jeszcze gdzieś ten sprzęt do odśnieżania. Dobra, jako tako odśnieżone, mogę wjeżdżać. I spakowaliśmy mnóstwo boksów. Tutaj damskie i męskie. Będą dostępne poniedziałek na stronie. Pokażę. Nie, ja wracam do siebie. I pokażę wam jeszcze, czy tutaj są spakowane gift boxy, które wejdą dopiero kiedy? W grudniu? Tak. 5 prawdopodobnie. Na Mikołajki. Na Mikołajki. Więc ja wracam na chatę, dziewczyny wracają do biura. I minęło 3 godzinki. Ale spakowaliśmy wszystko. 4 boksy aż. I też my 4 boksy będą w poniedziałek, nie? W poniedziałek będą świąteczne, męskie, damskie i mystery. Więc czekajcie uważnie. A dzisiaj oczywiście na stronie jest dostępna promocja. Minus 22% na wszystko z kodem 2022. Więc polujcie. Życzę wam udanych zakupów. Ja wracam do domu. I jestem, kochani, jestem z powrotem. Umyłam sobie włosy. Przebrałam się. Darek wpadł i wypadł, poszedł na lunch do takiego baru mlecznego, mam osiedlowy bar mleczny. Sorry, że tu się trochę trzęsie, nie będę się opierać. Pokażę wam, co dzisiaj kupiłam na tych zakupach rano. Ja podwyższę tutaj, bo... O, dobra, będzie lepiej. Kupiłam, słuchajcie, pojechałam do Decathlonu po te rękawiczki nieprzemakalne i kupiłam te decathlonowe i one są
W ogóle Decathlon ma genialny sposób płacenia, nie? Jeżeli byliście, to wiecie, że po prostu wrzucacie wszystko do kosza i samo zlicza według wagi. No genialne, bardzo nowoczesne to jest. To są moje. O. Ja sobie wzięłam M. SM, Darkowi wzięłam XL i młodej wzięłam na 6 lat. Wszystkim wzięłam takie same. Będziemy się z Darkiem trochę mylić, najwyżej sobie jakąś tasiemkę tu przyczepię, ale powiem Wam szczerze, jak te były za 60 czy 70 zł, a firmowe były za 160, no to wiadomo co wybiorę. One w środku mają taki miły polarek. Tutaj są trochę dłuższe, więc można je wsadzić do kurtki, także myślę, że ekstra, tym bardziej, że jedziemy na działka. Jakiś katalog z Douglasa. Pepko kupiłam dla córki coś takiego, na pewno będzie zachwycona, to jest 35 zł, tutaj tylko muszę załadować, słuchajcie, muszę załadować tu baterie, baterie są właśnie tutaj, można też wyjąć w ogóle, jak ktoś się uprze, można wyjąć te lampki, to jest bardzo fajny pomysł na świecznik, ostatecznie nawet jeżeli ktoś nie chce mieć tu lampek, można będzie tu wsadzić nawet świeczkę, tak mi się wydaje, i chyba mam tutaj gdzieś baterię, zaraz znajdę. Jak szukacie celofanu, bo teraz jest czas na pakowanie prezentu, to w Action jest celofan. Ceny tu nie mam podanej, ale znajdziecie w sekcji pakowania. Tylko, że on wygląda jak taki srebrny, ale to jest celofan, jest przezroczysty. Dalej. Kupiłam dla córki taki blok z Action. I teraz do kalendarza, który będę Wam osobno nagrywać, do kalendarza adwentowego mam tutaj kilka rzeczy, pokażę Wam szybko. A samo nagrywanie kalendarza będzie na moim kanale. Takie kolorowanki z naklejkami Mickey Mini świąteczne, to kosztuje parę złotych w Action. Tu dla mojej siostry, to przyjeżdża. Tu też dla mojej siostry, taki fajny kupiłam. Tu w ogóle kilka rzeczy tu mam dla siostry. Do tych właśnie kalendarzy, do kalendarza dla córki kupiłam stempelki z literkami, bo teraz jest na etapie pisania, nauki pisania i czytania. W Pepco kupiłam taką bluzeczkę i na święta. Wiecie co? Grosze to kosztowało. Ona nie założy sukienki, a wiecie. A chciałam coś takiego niedrogiego. To kosztuje 10 zł. Zobaczcie, czy będzie sesja jakaś świąteczna w przedszkolu, czy coś. Fajna bawełna, 10 zł. Były jeszcze takie z Mikołajem, także w Pepco są takie rzeczy. A wiecie, nie chcę kupować jakichś drogich rzeczy, bo te dzieciaki szybko z tego wyrastają i to jest praktycznie na chwilę. W Pepco też dorwałam taką rękawicę. I te rękawice są po 17 zł, więc super pomysł na prezent. Prezentownik znajdziecie na moim kanale, także nie będę się tu rozwodzić. Naklejki z Pepco. To wszystko do kalendarza. Taka książeczka do kalendarza. Tu jakieś długopisy. O, i są i baterie, także od razu załaduję. Właśnie kupiłam więcej baterii. Ciekawe, czy one są dobre. Są po 6 zł w Pepco i to są niby Kodaka. Ciekawe, czy świeże, bo kiedyś kupiliśmy baterie w Dealsie, to były spoko. A pamiętam kiedyś z Ikei czy z Action właśnie były już takie zleżane, więc nie były zbyt dobre. Także kupiłam, te nawet trzymają, słuchajcie, te w tych wieńcach trzymały z zeszłego roku. Także teraz, słuchajcie, włożę do tego domku. No i córa będzie miała, ona marzyła o takim domku, już mi dawno o tym mówiła, że chciałaby taki domek. W ogóle to jak zobaczyła te budki dla wiewiórek, to chciała je zabrać. I bardzo ubolewała, że to nie są dla niej do zabawy, dla jej piesków. Także Darek zaraz wróci i też będzie tutaj robił swoje, będzie składał filmy. Trochę mamy tej roboty. Jutro idziemy na psi patrol na Torwar, więc jest wolno od przedszkola. Także radość wielka. Kupiliśmy bilety, jak tylko się pojawiły. Wiecie, ci z Allegro, co mają Allegro Smart, mieli... Kurczę, jak oni to zalepili. Mieli od razu pierwszeństwo jakby. Więc my mieliśmy to szczęście, my korzystamy z tego, ale... No nie, nie mówcie mi, że tu się... Śrubokręt trzeba mieć. Do takiego czegoś śrubokręt, do takiej pierdoły, naprawdę. Na szczęście chyba gdzieś tam mamy. Dobra, mam. Och, to jest takie utrudnienie. Darek by mnie ochrzanił, że źle to robię, powinnam iść po drugi, ale mi się nie chce szukać drugiego, więc będę tym się męczyć. Jak byłam dzieckiem, to wszystko było... Wszystkie zabawki były na te wielkie baterie, które były drogie i nie wszędzie można było je dostać. Jak ze Stanów się komuś udało, wiecie, jakąś zabawkę dostać albo odziedziczyć, to właśnie takie wielkie baterie trzeba było wsadzać, pamiętam to. I takie baterie latami leżały w takiej zabawce. Mieliście takie grające Mikołaje, takie różne. U nas w rodzinie to było, gdzieś jeszcze u babci są właśnie takie z Ameryki przywożone. Brawo! I jeszcze ktoś dzwoni, no po prostu nie mogę. Halo? Halo. Tak, już idę, tylko się męczyłam do ślubku. Już idę, kochania. Słuchajcie, czyli mam tyle nagrywania, a nie mam chwili spokoju. Idzie Darek. Patrzę chyba.
otwarte. Dobra, włożę tą śrubkę, żeby nie było. Boże. Cześć, kochanie. Hello. Zobacz, jaki mam domek dla Lali. Święta, święta. A wiesz, co ja ci przyniosłem? Kosmetyki twoje, które wychodzą. Są tu. We wtorek. Nie pokażę. W kartonie są tu. Zabieraj! Nic nie pokazuj. To karton taki, wiecie. Nawet nie mogę żadnego zdjęcia, bo by wszystko nie widzieli. Nie. Lecz jakieś liczne. Dla Lalka. A ja mam do ciebie prezent. A pachniesz obiadem. Patrz, kochanie, co mam Jezu, do ciebie. Jezu, jakie super! To są takie antyprzemakalne. Tak, na działko będziesz miał. Ja, to idealnie, bo... Chodź, przymierz, bo mam nadzieję, że dobry rozmiar ci kupiłam. No hej, Chris. Nie mów, że coś trzeba znowu robić. Po prostu no, już się robi, szefie. Ja mam już rozładowany telefon. Bajo. Ja nie wiem, co się dzisiaj dzieje. Wszyscy mi nawalają. Się śmiał, Krzysztof. Pięć paczek mam. Wiem, bo zamówiłam kalendarz, jeszcze jeden. Masz, przymierz, chodź. Już, tak, już szybko, tylko się rozpłaszczasz, tak powiem. Darek od rana pakował, więc też jest w biegu. O Jezu, dziewczyno. A jak oni widzą tego vloga, to w poniedziałek wychodzi. Tak. Słuchajcie, będą takie fajne boksy. Będą takie fajne vlogi. Będzie musisz boks. Się pokazać. Co tak zbliżone jest, czy nie? Będzie boks, ten twój, stylizację. Będzie męski boks, będzie mały. Męski jest w ogóle świetny, właśnie go oglądałam teraz. Są dwa rozmiary męskie. O, to jest idealne na działkę. Rozmiar ci wziąłem XL. Super, a ja muszę łapy takie. Mam wielkie łapy, ja to mam takie małe ręce. I wszystko. No. Ja, nie, idealne działkę. Świetne, ale takie długie są, nie? Fajne. A ja wiesz, że muszę ocieplić rury na działce. No, i właśnie chciałam ci powiedzieć, że musisz dzisiaj podjechać jeszcze do bólu. Nie, ja wezmę tą, co mam, co kupiłem, tylko ją przednie, tak myślałam. Przednę sobie i skleję taśmą szarą. Nie będę kupował to. Otwórz Krzysztofowi. Już, ale jeszcze nie kupiłam ci, kochanie, kupiłam ci, kochanie, bateraj. Wiem, że o, wiecznie potrzebuję. Po 6 zł są w tym, w Pepco. Super lejk, man. A byłeś wczoraj w Żabce, po nie? Zarazem w Żabce tam z naszymi rzeczami. Jakiś list przyszedł? Tak, właśnie, do ciebie list. Ucieszyć się, zabierz to. Zabierz to od stąd. Prądu? Tak. O. Tutaj słodycze do kalendarza, kartka na urodziny, bo jeszcze idziemy, tak wam szybko pokażę. No i wiecie co, może wam nie będę tak dużo pokazywać, tutaj to dla mojej siostry, nie będę wam tak dużo tu zdradzać, bo będzie większość tych rzeczy w prezentowniku oraz w filmie, gdzie będę robiła kalendarz małej. Także zaraz super będę to nagrywała, będzie super. Więc kochani, musicie oglądać ten film. Mam tu mnóstwo, o, takich rzeczy do domu, to jeszcze te perełki. Wiecie do czego używam? Nie do prania, ale wrzucam do rumby. Do rumby i do odkurzacza. I pachnie w całym domu. No i co do tych boksów, to spakowaliśmy no jeszcze jeden taki prezentowy boks, który się miałem 5, ale to już wam mówiłem. I mystery boxy tam, 10 sztuk. Powiem spoko. Wiesz jakie fajne rzeczy w Aksjonie? Będę trzepać, co jeszcze widziałam. To świeci? Nie wiem, czy on gra. O, tutaj jest bateria, czy ja też włożę. Ale pewnie malu. Znowu, kurde, ta śrubka. Zwariuję z tymi śrubkami, no. To specjalnie to jest dla dzieci. No, kurde. Zwariuję. Świeci się, pewnie mu się to świecą. Tutaj no mu się świeci. No weź to włóż. Ale to pewnie mniejsza ta baterajka. Tak? Ja mówię specjalnie bateraj, bo to po kolendersku. Kupiłam jeszcze taki zestaw, słuchajcie. Sztucznych rzęs z klejem i zobaczmy. W magazynie był taki porządek piękny. Jak tak ekipa ogląda w magazynie, pozdrawiamy was. Naprawdę super posprzątaj się w magazynie, bo się przygotowują na przeceny. Na Black Friday. Na Black Friday. Zobaczcie jakie opakowanie. O, idzie. Zobaczcie, pokażę wam tylko. Sztuczne rzęsy z lusterkiem, z aplikatorem. Aplikator myślałam, że będzie w środku. O, da się włożyć. I klej do środka i jest taki super zestaw, jak gdzieś się jedzie. No dobra, więcej wam nie pokażę, bo to słuchajcie w prezentowniku, ja uciekam, bo jest bałagan i zaraz nagrywam ten kalendarz dla córki. Karolina nagrywała prezentownik, teraz ja muszę posprzątać mały bałaganik. Zaraz wam pokażę mniej więcej, co przyszło. Czujka do temperatury, którą muszę tu zamontować w mieszkaniu. Cyk, gniazdka do włączenia zdalnie, do choinek i pierdół. Czujka dymu, którą będę musiał zamontować na działce. I tutaj mostek, bridge do podłączenia tych rzeczy, żeby działały, żeby były kompatybilne. O. No to na pewno to podłączę i później inne rzeczy. Te co mam na działce, na przykład gniazdka, jakieś światełka będę mógł podłączyć tutaj zdalnie. O, ktoś do mnie dzwoni. Co to? A to może zamów pizzę, bo nie mamy trochę czasu nic ugotować. No, zamówię. Skoro nalegasz, no wygrywam vloga. Skoro nalegasz, żebym zamówił, to zamówię pizzę. Tak, kochanie, weź nam margaritę, dobramy się z Lalą dzielimy. A, ale to przejdą te podwójne, tak? Sobie z tego, wiesz którego? Tak. I tam,
poznać. A nie, rukolę mam, to nie musisz rukoli brać. Dobra, sosiki weź. Dobra, tu ogarniam ten twój bałagan. Dobra, pa. Pa, pa, pa. Jak co wygląda? To wygląda jak okno. Jak okno? A tata ma? A tata ma jaki? Swoją ulubioną pizzę, jaką? Z pieczorkami? To nie wygląda jak okno, to wygląda jak beznadziejny kwadrat. Beznadziejny kwadrat. I ulubiony Karoliny? Sosik serowy. Ostatnio jak wyjadłem połowę, to Karolina była na mnie zła. Bo mówi, co wyjadłeś mi tak dużo, a ja mówię połowę. A mówię, za dużo, za dużo. To połowę za dużo. O. Kocham cię. A ciebie też. Dobrze, moi drodzy, to my z tego miejsca kończymy tego vlogaska. A obejrzymy sobie coś, jeszcze dzisiaj nagrywam odcinek. Tak, więc... dzisiaj wcześniej kończymy. Jest 18, więc naprawdę chcę skończyć wcześniej. Tak, włączymy sobie coś, nie? Włączyć mi coś. Przypominam wam... Dobra, coś twojego. Przypominam wam o promocji, która jest na stronie. Na kod 2022 macie minus 22% na wszystko. A ja teraz córce włączę. Co włączamy? Co chcesz oglądać? Netflix. Dobrze, moi drodzy. Uciekamy. Pamiętajcie, żeby oglądać jutrzejszego vloga, bo jedziemy na działeczkę i stawiamy ogromną choinkę. Tak jest. Będzie super. Trzymajcie się. Love you, bye. Pa.